słuchajcie, ja i powiem wam w ogóle tak, dzisiejszy projekt to będzie tak zwany burza mózgu, głównie mojego, bo jest przesunięcie, więc pewnie jak wy coś będziecie do mnie mówili, to ja już tak polecę. Ale no po prostu trudno, będę szyć, bo ja mam tyle roboty, słuchajcie, że ja nie mam czasu myśleć o tym, co ja będę robić. Ale pomyślałam sobie, że mój po prostu umysł, mam nadzieję, nie spłata mi dzisiaj figla i po prostu coś fajnego mi pomoże wykombinować. Więc słuchajcie, mamy tylko godzinę, a ja dużo gadam i generalnie zaraz gadam, więc po prostu skupię się na tej pracy, chociaż uskrab accesoriów, bo jestem w gościnie. Tak jak widzicie, moje biurko w ogóle wygląda żałośnie, dlatego że jestem w trakcie tworzenia warsztatu. Cześć Olga! Jestem w trakcie tworzenia warsztatu i po prostu wyrwałam się dzięki temu dzisiejszemu live'u, mogłam posprzątać biurko, bo inaczej bym tutaj zaginęła. No i słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać. Stwierdziłam, że już zacznę świąteczne projekty, bo już na swoich live'ach też śpiewamy świąteczne piosenki. Ja w domu już puszczam, w samochodzie puszczam. Muszę odczarować ten pandemiczny czas i myśleć pozytywnie i to te świąteczne klimaty mi się tak kojarzą, więc pozwolicie, że ja już też na świątecznym klimacie pojadę. Zrobimy, słuchajcie, diary cards z kolekcji Merry and Bright, bo to jest po prostu kolekcja, która odzwierciedla wszystko, co w świętach tradycyjne. Ja kocham tradycyjne święta. Papiery są po prostu piękne, ja jestem nimi oczarowana, aczkolwiek przed wejściem na antenę pomyślałam sobie, że muszę jakikolwiek plan sobie wykombinować. I teraz słuchajcie, zanim ja zacznę w ogóle prezentację tych rzeczy, które tutaj mam, prezentację, ja bredzę, właśnie pracę, to pokażę wam coś, chciałam zrobić prezentację krótką. Pokażę wam, bo ja dzisiaj też zastosuję te expendables, jak to nazywa Zuza, czyli te takie dodatki do kart, które tworzymy. Zanim zaprezentuję to, co ja będę robić i zanim będziemy sobie razem tu kombinować, co zrobić, to pokażę wam parę takich daily cardów, które Zuza nam pokazywała. Jak w ogóle planowała właśnie wprowadzenie tych expendables, bo ja to miałam kiedyś zrobić, ale to w końcu odeszło w eter i ja tego nie zrobiłam. To są te, słuchajcie, expendables, o których Zuza opowiadała też na pewno gdzieś u siebie, ale ja to wszystko powtórzę, bo to są bardzo fajne pomysły. Czyli pierwsze to jest expendables, który polega na tym, że mamy otwierany taki otwierane miejsce, w którym na przykład Zuza tu wkleiła taką formę, którą ma właśnie do tych kart, czyli już przygotowana, zbigowana, tutaj tylko wklejamy. To też jest przygotowane, już można kupić takie, dokładnie takie elementy. Tutaj jest taki mały element, taki jakby tab i to się łączy. Ja mam nadzieję, że mi się uda, kurde, kiedyś jeszcze tu Zuzę odwiedzić, bo naprawdę muszę się w końcu skupić na po prostu grupie mojej, bo no moje biedne dziewczyny tylko muszą biegać po całym internecie i mnie wyszukiwać na tych live'ach. Ale kiedyś pokażę, jak to jest zrobione. Na razie tylko wam zaprezentuję, co można z tych expendablesów tak na szybko zrobić. To jest jeden patent. Drugi patent, który ja dzisiaj wykorzystam, czyli ta kieszonka. Więc tutaj mamy, słuchajcie, tą właśnie kieszonkę, która generalnie jest kieszonką, ale do tego jest taka jeszcze zamykana klapka, którą też dzisiaj użyję, czyli z tego mamy taki zamykany element. I ja dzisiaj będę zapinać to na velcro, czyli na ten, jak to się nazywa? Ja mówię velcro zawsze po prostu, to jest rzep. Ale tutaj Zuza zaproponowała też rozwiązanie zapinane właśnie na ćwieka i na kółeczko, jak to w akcesoriach jest kółko ćwiek sznurek, więc można sobie takie tak zamykać te. Cześć Justynka, hejo! My zapniemy to na velcro. Znowu to powiedziałam. Tutaj mamy takie expendables, czyli tutaj jest element dodatkowy, który można sobie po prostu kupić w sztukach wielu i wtedy nie musicie, wiecie, za każdym razem wycinać, docinać, tylko macie wszystko w szufladzie. To jest, ja wiem, że to się wydaje takie, no przecież sobie zrobię coś takiego, ale uwierzcie mi, jak macie dużo projektów, osoby, które mają dużo projektów, wiedzą, o czym mówię, czasem po prostu nie ma pomysłu i przez to, że leżycie tak coś w szufladzie, to myślisz sobie, aha, dobra, to ja biorę to, ja już z tego sobie zrobię klapkę. Więc warto w szufladzie mieć takie expendables i ja naprawdę polecam, ja polecam z klapkę. Więc tutaj właśnie zastosowała z tą strzałeczką. Tutaj mamy znowu, to jest właśnie ten tab, ten malutki, który tutaj widać, to właśnie jest tutaj w tym narożniczku, ale to kiedyś pokażemy z Zuzą, albo Zuza pokaże, jak się robi. I tutaj jest akurat na magnesik, bardzo fajne, też dwa takie expendablesy, zwykłe, proste, ale na magnesik zamykane. I jeszcze jedna propozycja właśnie na velcro, ale w dwie strony, czyli tak. I też można sobie robić takie, ja uwielbiam velcro, czyli co? Rzep.
Ja dzisiaj zrobię to na rzecz. Także taka mała, krótka prezentacja tych Expendablesów, o których widzę, że się mało mówi, bo oni się w ogóle, bo wiecie, no, co można powiedzieć o takim na przykład, nie wiem, kawałku, tak? No, albo o takim, no, co to kurde w ogóle jest. Także, słuchajcie, odsyłam Was później do sklepu, a na razie przygotowałam sobie kwiaty. Nie wiem, czy będę je używać. Generalnie chciałam się skupić, słuchajcie, na kolekcji, bo wiecie, że jestem bardzo taka, może nie ekonomiczna, ale generalnie zależy mi na pracach, które są w miarę efektowne, albo efektowne, ale w miarę na szybko zrobione, bo zdaję sobie z tego sprawę, że dużo z nas pracuje normalnie, potem jeszcze próbuje coś tworzyć, a jak są jakieś wymianki, to fajnie byłoby zrobić 3 wymianki się zapisać, ale kiedy czas to zrobić, więc żeby dużo nie wymyślać, to spróbujmy sobie zrobić to taki naprawdę mini. Nigdy dość, dokładnie, na takiej mini ilości, że tak powiem, użytych papierów i rzeczy. Ja dzisiaj popracuję na sztywnej, na biermatowej, dlatego że robiłam już takie, w ogóle chciałam Wam pokazać pudełeczko, żeby Was też zainspirować. To jest pudełeczko moje pudełeczko przyjaźni, które mam, na których są karty z mojej gruszkowatej grupy, bo nawet moje przyjaciółki też są na gruszkowatej grupy, więc mogę powiedzieć, że to wszystko są z gruszkowatej grupy. I naprawdę, słuchajcie, przeglądając sobie takie rzeczy, no tu jest kawałek sztuki Zuzy, tu jest kawałek sztuki Natalki, tu jest kawałek sztuki Asi. Jak nie ma zdjęć, to sami możecie zdjęcia wkomponować. Tutaj mam kolejną piękną, w ogóle wszystko mi się doczepia, ale zobaczcie, jakie to są cudne rzeczy. Moja cigaretka z naszej gruszkowatej grupy. Także naprawdę ja Was mega zachęcam do tego, chociażby po to, żeby narobić sobie parę takich kart i później dorzucać do jakichś tam wysyłek, do Expandablesy. Tak, i te Expandablesy to bierzcie, tak wiecie, to po prostu sobie więcej na dłużej. Naprawdę, bo uwierzcie mi, że wydawałoby się to, że wszystko jest niepotrzebne, ale naprawdę ja jestem żywym przykładem na to, że jak chcę coś zrobić, i wywalę to na stół, ja widzę to, to ja, aha, tu mam pomysł taki na to, tu mam na to, tutaj sobie zrobię zapięcie, a jakbym tego nie miała, by było 3 razy dłużej. Dobra, koniec tego gadania, ale wstęp musiałam zrobić, bo jestem naprawdę całym sercem za tym projektem i uwielbiam te karty. Dobra, dziewczyny, zapięcie zaraz sobie tu pomontujemy, robimy na birmacie. Dobra, lecimy dziewczyny z tym koksem. W ogóle nie widziałam tego papieru. Wy teraz sobie gadajcie, jak ja tu będę kombinować, co chcę zrobić, bo tak, muszę, przede wszystkim chciałabym okleić to papierem, potem bym chciała zamontować oklejoną kieszeń, więc muszę odkleić sobie na początku, żeby później już nie było problemu z oklejaniem, jak ona już będzie wklejona. Myślę, że sobie troszeczkę to potuszuję, takim, żeby do tego kraftu się dopasować. Ale teraz sobie próbuję, mam taki plan, chciałabym do tej kopertki, do tego przodu użyć tych dwóch takich skarpet, żeby je sobie tak skompletować. Więc to bym chciała zrobić właśnie na tej małej kieszonce, czyli wkomponować tutaj te, fajnie taką zrobić, powiedzmy sobie, wiecie, kolaż, że tak powiem, z tych skarpet i tam parę elementów, a z tyłu, no po prostu zobaczcie na to cudo. On jest taki cudny, on jest po prostu taki... Ten też jest boski, ale no niestety on jest za wielki, żeby mi się tu zmieścił na całej karcie z drugiej strony. Znaczy on by się zmieścił, ale za mnie tylko Mary. No moglibyśmy Christmas dorobić sobie na przykład gdzieś tam po angielsku, ale nawet było, będzie mi to ciężko tak przeciąć. No zobaczę, może jeszcze, ale nie, myślałam, żeby właśnie jego tu wyciąć, bo będzie fajnie do wycięcia tutaj. Więc to będzie bohater mojej karty, ale myślę, że jego zrobię właśnie teraz, tak patrzę, że tu bardzo fajnie wygląda na tym jasnym i będzie mi łatwiej zrobić jakąkolwiek kompozycję do tego na takim jaśniejszym może papierze, bo na czerwieni to on mi zginie, na tych to już w ogóle szałciał, to jest zbyt wyklinowe, co mam świąteczne, także tak, myślę, że to będzie strona ta na łysą stronę i będzie mi tu łatwiej kompozycję za tym Mikołajem gdzieś tam pokombinować tych właśnie wycinek, a na drugą stronę właśnie będziemy się bawić w kompozycję, więc na początek jeszcze chciałabym jeszcze ustalić, co bym chciała tutaj jako bazę tej kopertki i bardzo mi się podoba w ogóle ten kolor, po prostu jestem nim oczarowana w ogóle tym papierem. Love it. Jest po prostu mega boski. Ale właśnie zastanawiam się, czy zrobić kieszeń tą, a jasne tło, czy zrobić tą bazę, a jasną kieszeń. Muszę się zastanowić, czy bym chciała właśnie kieszeń na to, czy jednak bym chciała kieszeń... kieszeń bym chciała jaśniejszą, bo ją dopasuję trochę do tła, czyli tło będzie takie mega
mega wzorzyste, a na kieszeni takiej bardziej gładkiej będą takie tylko elementy, żeby to ładnie kombinowało. Dobra, ale teraz czy ja chcę to, czy ja bym chciała, dajcie mi jeszcze tylko raz przejrzeć i ja muszę posłuchać tych papierów trochę. Wy też tak macie, że papiery do was gadają? Jestem tylko taka świernięta. Tło coś w czerwień. Dobra, tło w czerwień. To nie, bo to potniemy, to bez sensu. To może puśćmy, ale jak puścimy tło w czerwień, to wtedy, bo jest w czerwieni na przykład taki możemy zrobić kombo. Ale wiemy, że ja chcę ozdobić tą kieszeń, więc ona nie może być bardzo pstrokata, bo ozdobienie pstrokacizny będzie po prostu, wiecie. Dobra, laseczki, poczekajcie, bo znowu się rozgadałam. Aha, to już koniec. No dobra, to lecimy z tym kolorystyką w takim razie. I polecimy, tło zrobimy takie, a na tej czerwieni zrobimy sobie jakieś fajne, pasujące do tego, znaczy do niebieskiego marzenia, bo tutaj do tych niebieskich, chociaż nie jest fajna bombka. Dobra, coś będziemy, słuchajcie, tutaj płodzić. Czas zacząć. Dobra, najpierw okleję sobie, wiecie co, ja usunę te rzeczy stąd, żebyście mieli pstrukacie tutaj, pstrukacizny. Czy chcesz coś powiedzieć? Misiek, uciekaj mi stąd. On, wiecie, co on tu wyrabia z tych boków, naprawdę. Ja go kiedyś tą kamerę zainstaluję i będę tutaj puszczać, co on wyrabia w tym pokoju. Dobra, sorry dziewczyny, ale mój mąż się naprawdę zbulwersował. Także musicie wybaczyć, ale ma fajny głos, więc może sobie gadać. Pamiętam, jak do mnie dzwonił, jak się jeszcze tak mało znaliśmy, to zawsze mi imponował tym swoim głosem. Ale może nie pokazuj się, bo nie wyglądasz zbyt uroczo. Wiecie co, ja odrysowałam tą kopertę, ale ona jakaś mi się krzywo wydaje. Na razie ją odcinam tak, jak sobie narysowałam, a potem ją będę zmniejszała, ale ona ewidentnie, mój mąż mi przeszkodził chyba tutaj w tym tworzeniu coś. Dobra, będę za chwilę wyrównywać. Muszę wam powiedzieć, że... co? No, że mój mąż się kręcił. No, ale nie przeszkadzaj mi. Zwykle ma rudze na dzieci, nie? A teraz muszę się tutaj, muszę męża wywalać z boku. Źle w pizzę? No gdzie ja źle pizzę? Coś ty, ja zrzucam 3 kilo teraz. Źle, tylko czy źle? Źle? Nie. Ani nie źrebie, ani nie źle. Dobra, słuchajcie, docinam to już trzeci raz. Wiecie co, jestem po prostu żałosna, naprawdę. Ale okej, postaram się zrobić to szybciej i już kleję. W ogóle chciałabym tą kartę wysłać na wymiankę, którą ktoś zgarnie ode mnie na wymiance. Natomiast właśnie dlatego pokazuję wam taką dość prostą formę, żebyście sobie mogli pozwolić na wymianki obydwie, bo wszystkie wymianki są super. Dobra, słuchajcie, troszkę sobie jeszcze przesunę, bo ciutkę za bardzo zjechałam na prawą stronę, ale myślę, że kompozycyjnie to jest troszeczkę, przykryję te braki, bo to kompozycję gdzieś tam zrobię z boku. To mamy już gotowe, zrobimy jeszcze tą samą zrobię tutaj na wierzch, żeby nie było jakiejś za dużej, wiecie, za dużej pstrokacizny, żeby nie było po prostu miliona kolorów. Więc zginam sobie. Czy ja jestem w ogóle, jak jestem na dole, czy jestem na wizji? Dobra. O Jezu, co ja robię? Chciałam sobie tylko zgiąć, żeby to widzieć. Boże, paznokciami to robię. Ja nawet nie mam przy sobie, słuchajcie, tej. O, jest, dobra. I będziemy mogli wszyscy się wymieniać. Na razie robię tylko kopertę. I za chwileczkę, szczerze mówiąc, chciałabym ją też wykleić od środka, ze względu na to, że żeby to ładnie wyglądało. Dopiero później nakleić tego rzepa. Ale nie wiem, czy mi to pozwoli na takie bistety. Ale żeby zrobić diary cards więcej niż godzinę, no to chyba trochę przegięcie, co? Dobra, laski, kleję to też. Nie jest to mega super wyrębanie idealne, ale wiecie, no po prostu robimy to też tak, no to myślę, że spokojnie tak będzie ok. Dobra, teraz sobie odrysowuję tył, bo będę tył rysował, tył tutaj. Jezu, nie chcę tu wam się pokazywać z tymi moimi kłaczorami. Nie będę się tu zgięła jeszcze do środka. Największą zabawą to jest to odrysowywanie i tutaj muszę polecieć podpowiedzią, którą dostałam od Danki. Danka dzisiaj jest z nami, chyba Danki nie ma, nie widziałam jej. Bo narysowałam sobie, jak ta karta wygląda, a teraz będę ją odcinała, ale nie jestem w stanie odciąć jej równo, zwłaszcza od tego dołu, więc pozwalam sobie na narysowanie mniej więcej, po jakiej linii ja będę chciała za chwilę ciąć, żeby chociaż te dwie tutaj ładnie wykończyć, te dwie dziury, które są w tych kartach, które ja zawsze wykańczam przetragicznie. I tak sobie zawsze to właśnie najpierw narysuję.
A potem będę cięła to. Nie? Dobra, przykładam. Tutaj coś jest nie tak, bo nie zaokrągliłam tego w ogóle. To jest w ogóle pierwszy błąd. Powiem wam, że nawet mi się udało to w miarę ładnie zrobić. Chyba dlatego, że robię to dla kogoś już z przeznaczeniem. Nawet ładnie to wyszło. Ten dół trochę po... troszkę po... Aha, teraz sobie jeszcze wezmę trochę i to wyrównam skalpelkiem. Tutaj mi się taki zadziorek zrobił, nieciekawy. Dobra, nie będę więcej dużo się bawić, bo jest pięknie. Troszkę sobie to zaciemnię w przyklejeniu, żeby jednak troszkę tak do tego kraftu się bardziej dopasować. Mojego pięknego tego będę zakrywać. Okropne. Ale mi teraz tutaj daje tą pizzą. Jezu, to jest taka pizza, wiecie. No, nie taka zamówiona, tylko kupiona i taka dorobiona po swojemu. Patrzymy ci na ręce, czy prosto i równomierz. No właśnie, kurna, bo patrzycie i dlatego mi nie idzie. Nie, żartuję. Nawet mi całkiem nieźle mi, powiem wam, poszło. Naprawdę poszło mi lepiej niż zwykle. I szybciej niż zwykle. Może dlatego, że po prostu wiem, że muszę to w miarę szybko zrobić, a już pół godziny minęło. A ja dopiero kleiłam to. Ale dobra, szybciutko sobie tutaj... Więc najwyżej wykończymy porządnie jedną stronę, a drugą skończymy po prostu poza czasem antenowym. No jejku, fajnie. Najważniejsze, że was jest sporo, że jest bardzo miło i przyjemnie i dużo się czyta. A ja lubię dużo czytać, jak wam robię. Ja oglądam, bo podejrzewam, że jakbym robiła, to coś by wróciła. Oh my gosh, a dzisiaj się śmiałam z Danką, a Danka dzisiaj wysłała do mnie, słuchajcie, ten... kawałek warsztatu z jesieni, bo ona już zaczęła i popełniła dokładnie ten sam błąd, który ja popełniłam, jak nagrywałam. I musiałam to wszystko ciąć, słuchajcie, i myślałam, że się skicham ze śmiechu, akurat byłam w samochodzie. Mówię, no nie wierzę, że jej się to zdarzyło. Słuchajcie, teraz tak, przykleję sobie najpierw tą kieszeń, która jest w ogóle, wygląda to w ogóle rewelacyjnie moim zdaniem. Ona jest tak dopasowana, że faktycznie kończy się dokładnie tutaj, gdzie te wasze dziureczki. I zamyka się dokładnie tutaj, także idealnie. Czy ja mam to zrobić? Nie, nie zrobię tego taśmą, zrobię to klejem, bo jednak chcę to ładnie ułożyć, żeby ona faktycznie się zmieściła, to żeby mnie dała ciała, to jednak nie będę tego robić taśmą, tylko klejem, bo jednak klejem mogę się poruszyć chociaż na chwilkę. Jakbym, że tak powiem, dała dupy. Przyniósł mnie, a teraz podjada. No i tak nie zjem. No pewnie, ja w ogóle tego nie zjem z kuchaniem. No, jeden zje. Ale gdzie? Teraz na wizji będę jadła pizzę? No co ty, ja nie chcę. Nic nie kminie ten mój mąż. Dobra, teraz tak maksymalnie do góry muszę to przycisnąć, żeby tutaj odkryć na dół, a teraz troszkę na dół jest idealnie. Tutaj nawet można sobie troszkę tą górę przyciąć, ale nie ma takiej potrzeby. A teraz to będziemy wklejać tutaj. I widzicie, dlatego chciałam właśnie... No... Ej, ale proszę mi się tu nie bić. Dobra, coś mi tutaj się nie mieści, więc sobie troszeczkę przytnę. Ciutkę sobie przytnę te boczki. Gruszę zmiatać mi stąd. Słuchajcie, to jest moja kolacja. Po prostu moja rodzina jest cudowna, tak o mnie zadbali. O mój Boże. Dobra. Przycięłam, słuchajcie, i już montuję sobie tu środeczek. Ja pierdzielę, jak dziewczyny zrobiły w godzinę diary card? Ja po prostu nie wiem, jak one to zrobiły. Dobra, sprawdzam sobie tylko, czy jest ok. Widzicie, dlatego chciałam sobie to tutaj też ozdobić, ale generalnie tu będzie i tak jakaś mata, tak? No więc nie będę się tym przejmować za bardzo. Także teraz sobie to przykleję. Ups. Słuchajcie, przecinam sobie jeszcze troszkę te narożniki, po to, żeby mi łatwiej to wcisnąć po prostu do tej kopertki. Tu one nie będą widoczne, bo ona też jest do samej góry, więc nie będzie to jakoś za bardzo widoczne. Także wciskam sobie je tutaj, tutaj delikatnie podnoszę i tutaj wkładam i dociskam, zamykam i nacisnę, żeby się przykleiło. Where is my to? Dobra. Teraz słuchajcie, biorę sobie tylko, bo tu jest w ogóle na kleju, są te rzepy. I teraz sobie najpierw przykleję tego rzepa od góry, żeby tutaj nie popełnić błędu, więc mniej więcej. I teraz tutaj, ja ponieważ nie będę tego oklejała w środku, to pozwalam sobie na tego rzepa, żeby zrobić go jak najbardziej z tej strony, żeby ta kieszonka mi nie odstawała. Po prostu, żeby jak już zapnę, to żeby była zapięta, bo jakbym zapięła tutaj,
to ona czasem tak się delikatnie podnosi, bo te włoski trochę tam się przesuwają. I wtedy jest lipa. To teraz sobie tutaj przyczepiam po prostu ten drugi, naciskam i voilà. I ten dźwięk. Muzyka dla moich uszu. Dobra, mamy to. Mamy to. Teraz mogłabym w to ozdobić, ale dobra, już trudno. O, oh, how pretty. Ale nie, tu będzie Mikołaj naszym głównym, wiecie, głównym co? Bohaterem. Więc on musi być naprawdę ładnie wyeksponowany. Stąd wzięłam właśnie ten jaśniejszy kolor. I znowu lecimy po bandzie i wycinamy. Chwila prawdy, zobaczmy, co mi z tego wyszło. Wow, no naprawdę nie jest źle. Znaczy, no nie jest źle, mówiąc nie jest źle, to jest, no nie jest źle, a nie jest jakoś mega dobrze, ale zaraz to sobie zaraz... Słuchajcie, pamiętajcie, że zawsze możecie wytuszować, zawsze możecie poszarpać i wypaczycie wtedy takie błędy właśnie ręcznie, że tak powiem, wykonane, które, no nie oszukujmy się, no pojawiają się, bo no nie jesteśmy robotami. Oczywiście jeden wytnie bardziej, lepiej. To lepiej śpiewaj, tylko je to w głowie mam. Dawid, zjeżdżaj mi stąd. Dobra, mój mąż po prostu zabawia publikę, także spoko, możesz, kochani, zostać. Tylko, wiesz, bez wulgaryzmów i tak dalej. Bądź grzeczny i możesz tutaj tam. O, tu jakieś nóżki dziewczyny podsyłają fiskarsy. Potem mi proszę powiedzieć, co tutaj poszło, jakie informacje poszły o jakichś fajnych rzeczach, bo ja bym chciała też wiedzieć. Jak są jakieś fajne nożyczki, ja jestem w ogóle fanką dobrych nożyczek. Na razie, powiem Wam tak, na razie jestem zachwycona moim trymerem i to jest jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, że naprawdę wreszcie nie muszę szukać trymera ani gilotyny. Koniec poszukiwań. Teraz chciałabym zrobić to samo z nożyczkami. Te są super, były super, dopóki mi się nie, po prostu nie stępiły, ale nożyczki chyba się ostrzy, tak? Mi się wydaje, że są miejsca, gdzie się ostrzy nożyczki. Czy to jest, czy ja błędnie myślę? Bo mi ktoś tak kiedyś powiedział, że był na ostrzyć nożyczki, no więc chyba są takie miejsca, że się ostrzy nożyczki. Ja bym musiała po prostu je naostrzyć jakoś w jakiś sposób, bo naprawdę mi jest ich szkoda wyrzucać, bo one ogólnie bardzo fajne są. Dobra, naciskam z tej strony. Dobra, teraz spróbuję to zrobić troszkę delikatniej. Nie chcę za bardzo tutaj za ciemno, więc przydałby mi się w ogóle tea-dye tutaj. To mam Tidaya, ale nie wiem, czy mam piankę do Tidaya. O, jest, dobra. Tidaj by mi się przydał, bo on jest... Nie chcę teraz, słuchajcie, za bardzo, tak? Tamta strona była dość mocno kolorowa i tutaj sobie mogłam pozwolić na takie mocne przyciemnienie, tym bardziej, że mam kraft. Tutaj nie planuję nic kraftowego, więc to ten brzeg chciałabym zrobić delikatniejszy. I w związku z tym nie używam tamtego koloru, który jest dość intensywny, ale Tidaya, który jest delikatniejszy, więc troszkę mi to zabrudzi, ale nie będzie tego efektu takiej ciemnicy i takiego, jak jest tutaj, na przykład z tej strony tutaj, nie? Dobra. Lecimy teraz z koksem i wycinamy. Najlepsze przed nami. Wycinamy nasze fajne elementy, piękne. Czyli tak, wycinamy na pewno naszego Mikosia, który jest po prostu przeuroczy i nam tutaj wyjdzie na pierwszy plan. Teraz tak. Ja sobie wykorzystam te roślinki, a one nie będą od góry, ale ja sobie też je wykorzystam. Stąd raczej już więcej nic nie wytniemy, ale jeszcze sobie weźmiemy tutaj. Co bym mogła pod tym, za tym Mikołajem... Za tym, nie, dobra, sobie go wytnę, a potem go przykładam do różnych elementów i zobaczę, co by mogło być za nim i w jakiej by mogły być kompozycji ten Mikoło. Bo jest naprawdę... Więc tak, on będzie, on musi być w czymś, nie może być tak ucięty, więc postaram się zrobić kompozycję z tego otoż kawałka i z tego otoż kawałka, bo ten wydaje mi się troszkę za duży, więc teraz będę się ścierać i ciąć tutaj ten element, który jest dość pracochłonny, postaram się go wyciąć w miarę ładnie. Dobra, to wycięłam, teraz sobie dopasuję to na razie na sucho. Pasuję sobie na razie na sucho, jakby to miało wyglądać, czy w tą stronę, czy w tą stronę. O, na razie zrobimy sobie tutaj może w tą stronę. Bo on jest tak jakby w tą stronę przychylony, jakoś mi pasuje, żeby jakoś tutaj to poszło. Tak? Czekajcie, że jednak tutaj. Ten piękny pasek mu zakryje. Muszę go trochę wysunę wyżej.
Dobra, a teraz jeszcze ten odrzut taki, gdzie to było. Tego odrzuta też wykorzystamy, tylko on jest na innym tle. On nie będzie pretty wyglądał. Może jednak zrobimy tutaj, jednak stąd coś weźmiemy. Albo dobra, albo sobie odpuścimy w ogóle następną gałązkę i już polecimy z jakąś ozdobą. Czy my tutaj mamy coś, czy możemy jeszcze tutaj tego Mikołajka od tyłu, było zrobić od tyłu. Wór. Mikołaj się kojarzy z wórem, no nie? Na prezenty. Dobra, zróbmy sobie go tak tutaj, ładny wór wystający. Troszkę go sobie przesuniemy, jest wór, dobra. Tutaj troszkę go ładnie schowamy za tymi krzaczorkami. Dobra, wiecie co, ja muszę na początek poprzyklejać, więc tak, bo jak mi się zacznie tutaj za dużo, to ten, to najpierw sobie zrobię tego worka tam na płasko. Kleimy go na płasko, żeby on mi tu już nie przeszkadzał. Wiecie co, bym to jeszcze trochę przytuszowała, ale raczej bym wolała Fidaya. Aha, już go odstawiłam, dobra. Delikatnie to przytuszuję, żeby te białe zakończenia się w nich pozbyć, bo one tutaj coś są widoczne, wiecie, przy tym cięciu moim. Dobra. Wór ląduje na swoim miejscu. Mogę nawet zdobyć tą część, a potem przyklejać z drugiej, ale trudno. Mikołaja nie będę. Mikołaja polecę na pianki i chciałabym, żeby ona była dość trójwymiarowa, więc nie wezmę chyba trójek, ale wezmę dwójki. Nie wiem, czy kojarzycie... Tak, nie będę się nachylać, bo jeszcze mam trochę niebo. Nie wiem, czy kojarzycie pianki. Teraz chłopaki zrobili, Scrap Boysi, zrobili bardzo fajne pianki. Ja teraz właśnie korzystam z dwójeczek, bo trójeczki mam tutaj gdzieś z boku, ale one będą troszkę za wysokie. Oczywiście warsztat będzie dostępny, słuchajcie. Ktoś w ogóle udostępnił u mnie, dziewczyny moje kochane, udostępnijcie warsztat tam u nas na warsztaty ze Scrapcrate, jakbyście mogły. Były takie miłe, bo nie wiem, czy jest udostępniony. W ogóle to w ogóle udostępniajcie, tak? Bo w sumie to fajnie by było, jakby było u nas wiele i jakbyśmy się tu mogli pośmiać tych waszych wszystkich, wszyscy razem joke'ów, których ja uwielbiam po prostu. Im więcej, tym śmielej i weselej. Jak już jedna pójdzie, to już później leci całość. Ale generalnie bardzo mi zależy, żeby ten warsztat się pojawił na mojej grupie warsztatowej. Także bardzo bym prosiła tutaj moje grupowiczki o, nie interakcję, tylko o akcję. O akcję? O zadziałanie w tym temacie. Tylko sprawdźcie, żeby tam nie było 54 razy to było pokazane. To nas wszyscy pozabijają potem. Znowu te listki troszeczkę przytoszowuję, żeby też troszkę je tak komponować, że tak powiem, w całość. Je przykleję na Mikołaja, ale muszę patrzeć, żeby mi tutaj, broń Boże, nie wystawały, słuchajcie, nie podoba mi się ten kawałek tutaj, ja tak to przykleję, żeby mi nie wystawały, bo on tutaj ma rączkę, ale to mi się nie podoba. I jeszcze tutaj troszeczkę sobie zaoblę to. Oblę sobie to tak, zaokrąglę. Zaokrąglam utyłek! Skończyłam swój DC na wymiankę. Woohoo! Już po 1 listopada, teraz już tylko świąteczne. No, właśnie myślałam, żeby zrobić, bo dzisiaj pracowałam na Zoju i chciałam zrobić w sumie z Zoju. Ale myślę sobie, a kurde, zacznę świątecznym, a za chwileczkę pokażę wam warsztat z Zoju. Powiem wam, że album będzie sztosiwo, jak to mówi moja znajoma, sztosiwo. I po prostu nie mogę się znowu doczekać, co powiecie tym razem. Bo wiecie, że robię album taki layoutowy, nie? Bo stwierdziłam, że ta kolekcja zdecydowanie pasuje do layoutowego. Bym chciała coś jeszcze przykleić. O, może jakąś bombeczkę. Wiem, że bombeczka w tym miejscu to taki średni pomysł, ale... Ale może mu jakiegoś pierniczka z bombeczką przykleimy, taki mały zrobimy, wiecie, taki mały duecik pierniczkowo... W ogóle śliczny jest ten czerwony, ale wolałabym w sumie w innej kolorystyce to. Zrobimy ją niebieską. Albo tą kolorową, nie będzie kolor... Bo teraz tak, mam do wyboru czerwone, ale mam czerwień tutaj w cholerę, to nie chcę czerwonego dublować. Mam tutaj taki właśnie ten, co chcę wyciąć i mam jeszcze zieleń, ale chcę, żeby po prostu była widoczna, więc wybieram tą błękitną bombeczkę i pierniczka też mu tam gdzieś wciśniemy za plecy, żeby się za bardzo nie nażerał, bo to grubasek jest. Za chwileczkę przeniesiemy się na drugą stronę.
gdzie będziemy próbowali zrobić jakąś malutką kompozycję na naszą kieszonkę. A tutaj chciałabym, żeby tutaj było troszkę właśnie tak, zgubiło nam się ten tutaj ta końcóweczka. O, może tak tylko włączymy. Fajnie, bo ta tutaj ładnie widać ją. Dobra, podklejamy małego pierniczka. Nakładam sobie tu już klej na to, żeby już mi tutaj on dość fajnie będzie wystawał tutaj. A teraz bierzemy sobie tą małą bombeczkę i chyba ją też na pianeczkę sobie jakąś przykleję. Tak, na jakąś piankę. Czyli biorę dwójeczkę. Wybrałam teraz już tutaj dwójkę i trójkę chyba. Tak, to jest trójka. To nie, dwójkę wezmę. Sprawdzam, czy mi nie wystaje. Nie, dziwo mi nie wystaje. No nie piernicz moje dzieciaki. Ten pierniki piekły. Nie, właśnie piec lubię, bo ja sobie wtedy tej przyprawy do piernika daję troszkę mniej i po prostu, wiecie, bardziej mi smakuje. Ale takie też nie, bo takie, wiecie co, robione, pieczone przez kogoś tam, to raczej mi smakują. Raczej nie smakują mi takie właśnie kupne pierniki typowe, bo one są takie dziwne. Muszę troszkę sobie tu jeszcze przy to przyciemnić, bo jednak, ale dalej tym tidajem przyciemniam, ale po prostu głębiej wchodzę z tym. Dobra. Tu by też jakiś napis, wiecie, przydał. No on jest piękny po prostu, Mikołaj jest piękny. Przydałby się jakiś napis. Więc sprawdźmy, co nam tutaj Karolka zaoferowała. A ale się pierdykłam. Czas na pierniczki? No nie, bo ten piernik jest tak schowany, że nawet nie wiadomo, że tam jest. Święta. Ho, ho, ho! No, hello! W ogóle, co ja tej się pytam. Znowu też go troszeczkę przytuszujemy. Przytuszujemy troszeczkę i kleimy. Ja nie wiem jak wy, ale ja zawsze sobie jeszcze klej nakładam. Może coś z dymu wytłoczysz? No może wytłoczę na drugą stronę, na przykład Wesoły Świąt, tylko Dymo jest dość szerokie napisy robi, wiesz, byłeś grzeczny? A ty czy byłeś grzeczny? Też byłby fajny, ale on jest chyba za długi, wiesz? A ty czy byłeś grzeczny? Ale czad, nie widziałam tego napisu, ale on będzie ciut za długi. No. Tak, zostawię już to ho, ho, ho. Mógłby tutaj wystawać ten napis, ale jednak chyba wolałabym, żeby był na płasku mimo wszystko. Troszkę niżej. Zrobimy go. I troszkę wsadzimy tutaj z lewej. O. Słuchajcie, nie będę dalej kombinować. Ma być prosto, ma być królem tej, to jest ten Mikoś, który jest w sposób cudowny. I lecimy z koksem z drugiej strony. Wycinamy skarpety, bo taki był mój pierwszy plan i może już przy tym zostanę. Nie będę już kombinować. Ta skarpeta będzie... aha, może by sobie, bo ona przecież zamykana. To może my ją zrobimy, tą kompozycję. Dobra, ja wytnę najpierw, bo ona jest przecież tu się nam nie zmieści. Mniejsza by się zmieściła, a większą byśmy dali... No nie wiem, zaraz zobaczę. Najpierw wytnę te dwie, a nie wiem, czy mój plan będzie... Czy mój plan będzie... zrealizowany, ze względu na to, że zapomniałam, że przecież ja mam zamykaną kieszeń, a nie otwartą, więc nie mogę za bardzo tej tutaj ozdobić jakoś, nie wiadomo jak. Zobaczymy. Co naważyłam, to teraz muszę to skończyć. Tak zawsze dokładam kleje, lubię jak trzyma się na amen. No właśnie. Najpierw na głowie jedną mam, teraz kuks. Czemu się tu nie będzie za bardzo odstawała, jak ją tak przykleję, bo ona troszkę odstaje ta kieszonka, wiecie, mimo wszystko. Tak nie mogę zrobić. Dobra, zobaczymy. Najpierw ją wytnę, tą małą, bo ta mała będzie pod spodem. Być może to po prostu podkleję na kraftowy papier te skarpety. Albo skorzystam z tych kwiatów po prostu i tym kwiatkami gdzieś tu ładnie pozdabiam. No zaraz zobaczymy. Macie jakiś fajny pomysł? Teraz tu z góry skarpet sobie na oswojenie koperty. Jest jakiś pomysł, zaraz to wypróbuję. Czyli tak jakby przepołowić tą ozdobę na pół, żeby była kontynuacja. Powiem ci, że nie głupie.
To może nie będzie takie głupie. To będzie głupio wyglądało, jak otworzysz, ale. Ale. Powiem ci, że mnie teraz zainspirowałaś. Zaraz sprawdzimy, czy to mi się uda. Znowu tu zaczęłam, tu kończę, Jezu. Ale muszę. O, nie lubię, tego nie lubię. Dobra, czyli powiedzmy, że to by było na przykład tutaj. Ale to będzie jedna skarpeta tylko, bo jak ją tutaj przetnę, to bym też musiała tą przeciąć, chyba że ona by była pod spodem. A to by była ta. Kurde! Był tu mendo. To by była ta. No jak nie obetnę, to nie zobaczę, no. Dobra. Idziemy z tym koksem. Zobaczymy, jak by to mogło wyglądać. No, powiem wam, że to nie głupi pomysł jest nawet. A powiem wam, że to fajnie całkiem wygląda. Powiedzcie mi. Sorry, mi się skojarzyło coś. Kurde, bez zeceństwa tu jakieś prawicie. Fajnie, nie? Powiem wam, że tutaj zdecydowanie pomysł mi się spodobał i lecę w to. Także Natalka, piątka dla ciebie. Po prostu to było fajne, naprawdę, bardzo fajne. Tym bardziej, że będę mogła jakby tą oddzielnie ozdobić jako środek. Świetna idea. Świetny pomysł. Tylko teraz tak, którą ja powinna, najpierw powinnam zrobić tą na górze, bo wtedy sobie pod nią ładnie dopasuję tą na dole, więc tuszuję sobie wszystko pięknie, ładnie. Czy ja bym chciała to jeszcze przykleić na jakiś twardy, jakby to wyglądało? Muszę sobie to wyobrazić. Nie, już nie będę tego przyklejał. Oj, przepraszam, ja bardzo straszliwie. Ale generalnie, wiecie, 11 się zbliża. Fajny skarpeta, dobra, lecimy z tym koksem. I właśnie to uwielbiam w live'ach, nie? Po prostu interakcja to jest coś nieprawdopodobnego. I takie, kurde, pomysły wychodzą, że normalnie mózg się marszczy, czacha dymi. A nie, nie może być tak. Muszę to zrobić inaczej, bo nie otworzę tego. No. Bo nie otworzę, muszę to mieć tutaj i teraz ją będę musiała mieć jeszcze niżej. Wiecie, o co chodzi? Teraz już nie wygląda tak fajnie, ale ja ją mogę skrócić przecież. Nie mogę mieć przecież jej przyklejonej tak. Dobra, ale ją skrócę, luz. Po prostu zrobimy ją krótszą. Także pomysł wygląda dziwnie, co? Jakoś tak. Po prostu muszę ją skrócić i ją dopasuję do krótszej skarpety. Będzie krótsza ta skarpeta. Jest taka skarpetunia, bo nie mogę, ona nie może wystawać mi poza tym, bo nie otworzy tej karty. Już rozumiecie mnie. Miałaś odciąć futerko i tak mi to rozbawiło. Dobra, czekajcie, bo taki mi się bałagan tutaj zaraz zrobił, że zaraz tutaj się pogubię. O, i teraz ona będzie troszkę krótsza, ale będzie teraz bicior. Także pamiętajcie o tych rzeczach, zwracajcie na to uwagę, bo ja już tak nieraz sobie projekt zepsułam, słuchajcie, albumowy. Że coś tak przymocowałam, bo to nie można było tego w żaden sposób przykleić. Ja, on będzie troszkę tak niżej, bo tu mam tego rzepa, ale będzie ok. Dobra, przyklejamy tutaj. Dobra. Tą damy tak. Aha, to nie możemy dać tak, bo jak otworzymy, bo to by było tak. Tą byśmy dali sobie tutaj. Tak myślę, jak tą drugą ustawić. Bo jak otworzymy, to będzie wyglądało śmiesznie, ale nie szkodzi, bo to jest tak ma wyglądać. Więc chcę spojrzeć w ekran, jak to wygląda, bo to nawet w tym ekranie jakoś tak lepiej wygląda. Nie chciałabym, żeby było widać tą skarpetę. Teraz przez to, że ona jest dłuższa, to mi już kompozycja nie pasuje. Wiecie, o co chodzi? Ona była stosunkowo dłuższa i to by kompozycja nie pasowało. A teraz już mi nie pasuje, więc chyba nie wiem, czy ja w ogóle nie zrezygnuję z tej. Chociaż... Tak może być. O, tak jak teraz jest. Tak jest ok. Tak jest bit. Nie chcę jej robić na... Bo mogłabym ją dać na piankach, ale nie chcę jej dać na piance, bo ona i tak jest tam trzymana. Dobra, skarpety są. Cześć Marysiu! Maria, słuchajcie, mi przysyła takie fajne niekiedy te obrazeczki z rana, że sobie... Marysiu, to się nie ogniewa, że do ciebie nie odpisuję, ale ja po prostu zawsze zobaczę jakieś słońca, miłego dnia, zawsze serduszko jej wyślę i jest fajnie.
Dobra, teraz tak, co bym tutaj chciała jeszcze? Pewno bym chciała to serduszko jakoś komponować, bo jest słodkie. Niech ja pomyślę, dziewczyny. Niech ja pomyślę, jak teraz z której to strony to ozdabianie sobie rozpocząć. Myślę teraz na głos. Znaczy myślę, w sensie myślę. Ja chciałam tutaj tą bombeczkę jeszcze, nie, one są ładne i fajnie by mi komponowały z tą górą. Tą malutką wytnę. Aha, wiem, te kwiatuszki chciałam powycinać. Nie wiem, czy wy też tak robicie, ale ja bardzo często kolekcje właśnie tworzą, dziewczyny tworzą kolekcje, chłopaki właśnie z różnych takich teł i później z tych teł się fajnie wycina te kwiatuszki. Nie wiem, czy z tego korzystacie też. Cześć, Patty! Patty, zobacz, jak jest cudny. He's so pretty! A teraz męczymy drugą stronę. Dobra, chciałabym tutaj tak, tutaj oczywiście się pozbędę tej bieli, która mi to wybija. Bym chciała jakoś komponować tą bombeczkę. Nie wiem jeszcze jak. Serduszko bym chciała wkomponować. Serduszko z bombeczką. To bym chciała. Aha, te kwiatuszki. No muszę, słuchajcie, one są takie słodkie, te kwiatki są tak śliczniutkie. I mają takie tutaj długie elementy, ale te długie to ja sobie tu odetnę, nie będę się nimi babrać. Dobra, jest jedna śliczniutki jeden kwiatuszek. Mówiłam, że już mi się to nawet podoba. Bardzo skromnie, ale bardzo tak. Dobra, ale najpierw tak. Spróbuję sobie trochę tu warstw porobić najpierw, bo po prostu nie widzę tego za bardzo. Więc tak. Więc zrobimy sobie wystające serduszko. Najpierw. No, jeden mądry w tym wieku. No, ale wiecie co? To mu się naprawdę długo utrzymuje, bo myślałam, że to jest taki tekst na chwilę. To będę chciała troszkę tak, żeby się tutaj ładnie wkomponowało to serduszko. On by chciał tak, ja myślałam, że tak na chwilę to tak będzie, ale powiem wam, że to już trwa naprawdę długo. Już z miesiąc tak mówi, że on nie będzie. Dobra, teraz tak, to zrobimy na dwójeczce, czyli na dwójeczce kosteczce. A tamtą, ja też lubię tak sobie poprzyklejać to pod, wiecie, na takie właśnie kosteczki, jeszcze wyżej, bo później jak coś mi się przypomni, albo coś jeszcze chciałabym dorobić, to zawsze mogę wcisnąć pod spód, ale już jest tak wyrobione. Ojej, przepraszam, że wam tak migam, to mój komputer. Ficznie, kacha. Ja wiem, że mówisz tak, bo mnie lubisz, ale dobra. Uwierzę ci. Przerwa, muszę zjeść tatarka. Ale bym zjadła tatara. Czy jestem strasznie wredna, że zakleję te wszystkie piękne guziczki, które tutaj są, ale bezczelnie pozaklejałam wszystkie. Serduszko już nie wygląda jak serduszko, ale nie musi przecież wyglądać jak serduszko. Dobra. Tu bym najchętniej coś jeszcze zrobiła, może jakiś też napis albo coś. Chciałbym tutaj taki wzoreczek, może by się udało na przykład zrobić coś z kolekcji, raczej z małej. Jakiś taki na przykład czerwony, taki paseczek z tego czerwonego, albo wiecie co mi chodzi, żeby tą skarpetkę tam tak fajnie jakoś, nie wiem, jakoś mam takie, mam taką jakąś wizję. Taką wizję w oczach. Chyba, żebyśmy wzięli kawałek z tego na przykład, jeszcze przykleili. Au, au, au. Albo nie, wiem, I got it. A wy mi powiedzcie, co myślicie o tym, tym. Nie, wiesz co, ja zdubluję tego kwiatuszka tutaj. Bo ja bym chciała, żeby było jeszcze tutaj też w tym miejscu, żeby było tak ładnie, tak, żeby tak wszystko tam fajnie kombiniowało. Do jednego przytnę. Zielona gąseczka, naklej gąskę i te kwiatek mało jak na dole. No po prostu Gośka, you read my mind. Po prostu wpadłam na ten sam pomysł, który ty, czyli znaczy, że jest bardzo dobry. I jakąś gałązkę do tego, tak, ale zaraz gałązkę jakąś wytniemy, taką, która by była bardziej, wiecie, mniej wymagająca wycinania, bo tamtej igieł ja nie będę wycinać. O nie! Mamy to. Dobra, więc wykorzystamy jeszcze tą gałązkę może. Ona jest za duża. Nie, bym chwytka tego tu przykleiła, słuchajcie. Tu bym przykleiła tego kwiatka. To jest, że taka fajna, mała kompozycyjka. Bardzo malutka, ale też może fajnie wyglądać, jak ją tutaj dokleimy.
Nie, nie chcę, słuchajcie, przegiąć, bo ta zaraz kompozycja mi cała padnie, wiecie, o co chodzi? To się wszystko zaraz rozleci. Teraz kompozycyjnie to jest tutaj. I tutaj chciałam tylko jakiś taki mały akcencik, więc ja tu nie będę za bardzo przeginać. I napis mi się wydaje, że dopełni całości. No chyba, że nie wytrzymam i dość o złoce, bo ja po prostu ostatnio mam ochotę iść Dawidowi po włosach klejem do złoca i przejechać i odzłosić włosy. Serio. Podzielam. Biedaki z tym nauczaniem. Ja wam powiem, że ja akurat, jeżeli chodzi o nauczanie, biorąc pod uwagę Hankę, to jestem w miarę zadowolona, bo ona sobie tak fajnie radzi. Że nie mam problemu z tym żadnego i nawet chyba lepiej sobie radzi teraz, jak ma nauczanie w domu, niż jak chodzi do szkoły, słuchajcie, to w ogóle jest jakiś hit ewenement. No dlatego, że jak nie rozprasza jak w szkole i się skupia, ma tylko siebie, komputer i wiecie, po prostu się skupia na tym, co robi, naprawdę, słuchajcie, ona sobie lepiej radzi teraz w domu, niż jak jest w szkole, serio. Nie wiem, jak wam wasze dziewczynki i chłopaki tam działają, ale ja mam takie spostrzeżenia. Zamiast zrobić z wami to, ja do danego nauczania się przygotowuję. O, w sumie, Elu, bardzo mi przykro, ale wiecie. To minie. Po prostu minie. Dobra, tutaj go przeciągniemy troszkę w górę, żeby poszło w górę. Matko, kochana, patrzcie, Mikołaja, normalnie pocięłam mu gębę całą. O Jezu, sorry, czytałam, patrzyłam, co się dzieje i wywaliłam. Dobra. Słuchajcie, wiecie co? Ja nie będę tego bardziej. Ale powiedzcie mi, czy zrobić te radosne święta. Ten napis, bo mnie tak kusi, żeby te napisy tu wrzucić, bo tutaj jest fajnie, napis fajnie wygląda, bo to bym dała radosne święta, ale myślicie, że to będzie bardzo źle, jak tak zrobię? Powiedzcie mi. Aha, bo chciałam pozłocić. Dobra, słuchajcie, my to po prostu pozłocimy troszkę, na serio, ja po prostu jestem maniaczką, ale uwielbiam to. Dobra, słuchajcie, nakładam klej do złoceń, muszę sobie troszkę go tutaj, żeby było delikatnie, naprawdę delikatnie. Muszę go to podnieść do góry, wybaczcie, ale bo nie widzę tego kleju za bardzo. Słuchajcie, polecam wszystkim maniaczkom, kobietom, które lubią, jak się błyszczy, po prostu złocenie. Ja jestem zachwycona, już myślę, że tu jeszcze wpieprzyć to złocenie z tej strony. To już nie zrobię, ale tu bym jakiś akcencik dała. Złoty. Co bym mu tutaj dać złote? Dobra, tutaj troszeczkę pokoloruję, pozłocę tą... wiesz, że tutaj robię takie delikatne te złocenia i po prostu palcem jest mi ciężko ten efekt uzyskać, tak jak teraz robię, nie? Dlatego właśnie lubię takim malutkim pędzelkiem, ale on za chwilę jest cały właśnie w złocie i w kleju raczej, co ja bradzę. Dobra, bardzo malutko, słuchajcie, tak bardzo, żeby nie przegiąć z tym. Więc dałam tak bardzo malutko i najpierw sobie przyłożę tutaj, gdzie jest jakaś moja folia. Dobra, jest. Asia Hallak, wie na bank. Wyślę ci potem. Dobra, dzięki Patycha, wyślij mi, bo wiesz co, ja po prostu... Czekajcie, tylko muszę to troszkę dotknąć, żeby... Nie, to nie był dobry pomysł, żeby to dotykać. Dobra. Skaru. Co to za niebieskie? Mi się coś przykleiło niebieskiego. Nie wiem, co ja tam sobie dobra, zobaczcie, tak delikatnie. Napis oczywiście jeszcze będzie. Możemy to jeszcze zrobić w środku to samo. Ale najpierw to zrobię tą choinę, tą bombeczkę, bo po prostu potem mogę ją zniszczyć i klej rozmazać. No, to jest piękne, w stół, to jest tak piękne, że w ogóle ja cię pierdziu. Zobaczcie na to. Nie wiem, czy wy będziecie widzieć teraz, bo ja nie wiem, co wy widzicie, ale no zobaczcie na tą bombeczkę, to jest po prostu boska. A tutaj zrobimy jeszcze pod spodem też delikatnie. A ja już wrzuciłam pędzel. Chociaż jak od razu, słuchajcie, wsadziłam do wody, to od razu on się tak jakby rozpuścił. Weź Filipa palec. Dobra. Żeby mi dał radę. No tak, Filipek byłby okej. Kaśka, Kaśka, żeś mi teraz rozwaliła asystenty. Jezu, mam nadzieję, że mnie widać tutaj. Kamerce z tymi moimi włosami, którą muszę umyć znowu. Dobrze.
Ja może troszkę wyschnie. Ale powiedzcie mi, czy to nie jest wow? No właśnie, prawda? Ja też tak uważam. Efekt wow. Maleńkie złoty tylko kawałeczek, a zobacz, jak to pięknie wygląda. Już ta karta inaczej wygląda. So pretty. No jest, jestem wtrąceniami, jestem straszna. Dobra. Dobra, lecimy. Lecimy z tym koksem i kończymy, dziewczynki moje drogie, parawie. Dobra, i teraz napisy zrobimy. Gdzie to było? Święta, radosne święta. Dobra, radosne. Sprawdzam, czy to się ładnie mieści. Może być. Może być. No cudo. No też mi się podoba. Thank you guys. Bo te święta są dość szerokie, wiecie? Czas na pierniczki. A może jeden napis jednak komponuję. Czekajcie, sprawdzę tutaj. No nie, ja zrobię jeden napis, bo ten już mi zaburzy. Nie, 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 nie. Więc zrobię jeden napis. Umieszczę go faktycznie na tej górnej, tej. Ale to będzie na przykład świąteczny czas albo czarnie-biały, to nie jest ich biała. Przepraszam. Myślę, że świąteczny czas będzie fajny. Będzie chciała sobie tu wsadzić jakieś fajne zdjątko. Ta osoba, która dostanie tą kartę ode mnie. Radosny chaos, tak, to jest dla, to by było dla mnie, no. Na moją kartę radosny chaos. Co na te małe kwiatuszki? Dziękuję bardzo. Znaczy nie, dziękuję, to dziękuję, to powinno podziękować ta, ale faktycznie ja lubię tak sobie powycinać ze strony gdzieś tam. Świąteczny czas, ale wiecie co? Ja bym go przycięła w ogóle. Myślicie, że się da? Bo on jest jakiś taki za szeroki. Dla mnie nie podoba mi się. Go przyciąć, żeby sobie palubów nie uciąć. Teraz mi zjedzie trochę. Dobra, jest ok. Zmniejszyłam sobie troszkę, słuchajcie, ten napis, bo on zdecydowanie był troszkę za... za studu. Dobra. Za szeroki. Trzęsę górną kamerą. Aha, przepraszam. Tak, trzęsę, wybaczcie. Dobra, nie będę dotykać. Kończymy to już teraz, to tam. Że was już teraz nic nie ten. Aha, troszkę sobie chcę jeszcze go tutaj potuszować. Jezu, zaśpiewajcie mi coś, bo oszaleję. No i powinnam go może na całości. O, i świąteczny czas. Świąteczny czas. Nikt nie musi coś tam się. Świąteczny czas. Dobra, dziewczynki. Moja prosta, wyłącznie prawie papierowa karta jest ready. Tutaj wkładamy sobie zdjęcie albo liścik do osoby, która tą kartę dostanie. A z tyłu mamy pięknego, bo muszę uciąć ten kawałek, bo mnie wkurza, bo mi tutaj co chwilę odstaje. Muszę go trochę zmniejszyć i potuszować, bo mnie tutaj wyłazi i mnie wnerwia. Wygląda świetnie. Mulan? Nie, to była świąteczna piosenka. Przed chwilą coś śpiewałam. Świąteczny czas. Coś tam lubi się. Świąteczny czas. Kochani, jak wam się podoba? Teraz czekam na wasze zachwyty i ochy i achy. I wydaje mi się, że kolorystyka jest też fajna, bo takie właśnie typowe. Aż chętnie bym sobie taką zrobiła dla siebie. Ładne to, co nie mi się podoba. Mi się podoba, bo jest taka prosta, elegancka, bardzo mi się podoba. Nie jest mi wstyd zapisywać tego live'a, ale bez pomocy waszej, a zwłaszcza Natalki, w którym utknęłam w martwym punkcie, nie dałabym sobie rady, więc to jest właśnie piękno live'ów i nikt mi nie powie. Więc ja już teraz też zaczynam live'y na swojej grupie. Pamiętajcie, w przyszłym tygodniu w środę się widzimy, będziemy sobie też warsztatować. A ja już większości z was bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję w imieniu Zuzy, właścicielki firmy Skrapcesoria, za waszą bardzo liczną obecność. Dziękuję za wasze komentarze, bo powiem wam, że naprawdę wasza interakcja to jest 70% tego live'a. Może wam się wydawać, że przeginam, ale nie, tak jest. Gdybyśmy my gadali, a wy byście nie komentowali, nie mówili, nie wchodzili w reakcję, to w ogóle live byłby bez sensu i nikt by się tym live'em nie podniecał. A tak, to ja już jestem znowu naładowana i zamiast pójść spać, to pewnie będę siedzieć i nie wiem, co jeszcze robić. Także pięknie wam dziękuję. Uciekajcie, słuchajcie, bo już jest 11, więc nie ma co czekać, żegnać godzinami, bo naprawdę pół godzinki dla rodzinki to było.
Więc zmieściliśmy się w półtorej. Także pięknie Wam dziękuję bardzo. Pięknie Wam dziękuję bardzo. Przekładam do siebie. Także trzymajcie się, spokojnej nocki. Pośpiewamy sobie już w przyszłym tygodniu. W środę zaczniemy sobie śpiewania. Jak będziecie mieli ochotę, zapraszam na Co nam w duszy gra o 21, a potem przechodzimy na 21.30 na grupę warsztatową. A my z Zuzą i ekipą z Klatki Seriową bardzo dziękujemy za dzisiaj. Też zadzwonię po północy, jak ostatnio Olka mnie uraczyła telefonem, ale byłam tak samo w ogóle oszołomiona. Znaczy w ogóle nie zwróciłam uwagi na godzinę, tylko Dawid się tak śmiesznie zaśmiał. Za informację. A, proszę bardzo. Dziękuję pięknie, buziaczki. Pozdrawiamy Was i no do następnej godzinki. Także pa, buziaki i spijcie dobrze i bądźcie zdrowi. Dobra, zakończam.